kochani, witam w kolejnym odcinku. Już jestem w waszych domach, już zagościłem po raz kolejny z Gotikiem. Dostał, ale to on się uleczył. Ale jaja, to jest słabo. Trochę słabo w takim przypadku to jest. Gdybym tak chcę sobie podlurować tu z jednego. I tak musimy to walczyć, bo to inaczej to widzę, że coś nie da rady. No i tak będziemy to walczyć, no co to jest najprostszy sposób chyba. Będzie to wszystko. Tyle mi zostało życia, czyli no nie za dużo. Ale mi ręka zaswędziała, no nic, niestety. Się przygotować na wszystko, tak więc wolę się uleczyć, bo to wiecie, jak się to uleczę, to kurna jak gówno pokona, bo nagle kombo akliwe dostanę i... Dobra, teraz wezmę sobie szósteczkę. Tak, dobrze, to kurde ktoś wymyślił taki błąd. Co się kręci? Nie, wolę się ubezpieczyć. I się to zbudował. Przynajmniej nie chciałem walczyć. To jest świetne, dziękuję, dziękuję. Księdze demonów, dobrze, on ma dużo dobrych rzeczy. Okej, okay, jesteśmy tutaj właśnie w tym miejscu. Almanach tu jest, tutaj się znajduje. Zakurzona mapa morska, runa, mikstura, regał z książkami.
Prawo wyspy. Każde zebranie grupy ludzi, aby się w absolutnym spokoju i to niezależnie od miejsca, w którym każda zbrodnia przeciwko ogółowi będzie karana. Ogół zebrania wszczynania bujek oraz zabranie w nich udziału. Zbrodnią jest również kradzież za prawo. Atak na człowieka lub jego zabicie oznacza dla sprawcy bezwłoczne osądzenie. W najlepszym razie winny musi zapłacić wysoką grzywnę. Wszystkie większe spiski są chronione przez odpowiednie służby i funkcjonowanie każdych przestępców dbają o ład i porządek. Praworządna większość poinformuje władzę o postępowaniu sprawcy. Nie jest tu mile widzia ani choć. Zdarzają się jednostki o żadne prawa nie będące. Aha, no dobra. To jest dziwne, no ale spoko. No spoko. Almanach, przydaj mi ten almanach. Mam nadzieję, że Beliara ochroni Rudę przed zakusami. Znaczy, mam nadzieję, że Bariera ochroni Rudę przed zakusami Beliara. Król w swej naiwności wierzy, że stworzyliśmy ją, aby nie dopuścić do ucieczki. Niechaj nadal tak sądzi. Jeśli dzięki temu uda się nam osiągnąć nasze dalsze cele, możemy tylko marzyć o czasie na przygotowanie się do nadchodzącej walki. To na nią skieruje całą swą moc, gdy tylko bariera dookoła górniczej doliny zostanie ukończona. Aby móc się dostać do ukrytego miejsca, musi stworzyć specjalną runę teleportującą. Będzie ci do tego potrzebny pusty kamień runiczny i mała buteleczka wody święconej. Jestem prawie pewien, że paladyni wykorzystali łzy nosa w dawno zapomnianym rytuale znanym jako konsekracja miecza. Za pomocą znalezionej wcześniej małej buteleczki powinienem więc nadać konserwacji broni dodatkową moc. No dobra, i co ja mam teraz robić? Dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, co on nam tu dał. Niejaki... Zostawa Sykoba, ważna wiadomość, dobra. Mapa morska wyspy Irdorat, proszę bardzo. A więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko. Chyba będę potrzebować statku. A to da radę się to załatwić, no nie? Taki stateczek, no przecież to jest możliwe, no. Jednym słowem mówicie, że buteleczka wody święconej i runa. Tak? No dobra. No spróbujemy. Buteleczka wody święconej i runa. O, runę tu gdzieś mamy chyba. Mamy runę. Jeszcze raz muszę sobie to przeczytać. I przyswoić. Jestem prawie pewien, że paladyni... To ona mi zapisuje, jak to właśnie się zdarzy. Tworzenie tajnej runy. Aha, dobra, nauka tworzenia tajnej runy. Dobra, git. To damy radę zrobić zaraz. Zaraz ja dam radę sobie zrobić kulturalnie do biblioteki. Musiałem się tylko i wyłącznie do biblioteki dostać. No to zaraz się dostanę do biblioteki i tam sobie to stworzę kulturalnie. Kulturalnie. O Jezus, mać, ja poszedłem. Nie, kurwa, po co ja się kombinuję tu jak kuń pod górę? Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co z Gornem? Podobno wrócił z górniczej doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Witamy na pokładzie.
Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Gdzie mogę znaleźć kapitana statku? Porozmawiaj z Jorgenem. W końcu był kiedyś żeglarzem. Powinieneś spotkać go w klasztorze. Gdyby on nie mógł ci pomóc, musisz popytać w mieście. Albo nawet na farmach. Z pewnością są tu jeszcze jacyś żeglarze. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Lee, albo zajrzałbym na przystań w Korinis. To chyba najlepsze wyjście. No dobra. Mamy pierwszego ochotnika, który z nami chce popłynąć na dworu Irdolat, ale najpierw ja chcę stworzyć tą runę. To przecież tylko pogłoski. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Bez właściwego klucza tego nie otworzę. Tak jakbym nie miał wystarczająco dużo problemów. Ciągle to samo. Gdzie zna... Bibliotekę. Bibliotekę? Biblioteka znajduje się na końcu kolumnady. Nikt nie chce wiedzieć. Dokładnie po drugiej stronie kościoła. Czemu dowiaduje się o tym dopiero teraz? Dobra. Czekajcie sobie jeszcze jedno. Nie mam czasu. Dobra, niech inny nie prowadzi. Kto będzie dowodził? Nic tego nie zmieni. Nikt nie chce wiedzieć. Czym się zajmujesz? Przygotowuję paladynów do... To kiedyś żeśmy to już słyszeli. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jestem ekspertem w dziedzinie magii lodu i pioruna. Mogę cię nauczyć, jak okiełznać ich moc. Jednak szkolę jedynie magów. Mogę powiedzieć o takich rzeczach. Znasz już moje zdanie. Co to są siły zła? Zło czai się wszędzie. Jest żywiołem Beliara, odwiecznego przeciwnika Inosa. To wszechobecny mrok, który pragnie na zawsze pochłonąć światło Inosa. Beliar jest władcą ciemności, nienawiści i zniszczenia. Tylko ci pośród nas, którzy noszą w sercach święty ogień naszego Pana, będą mogli rozświetlić mrok jego wiecznym płomieniem. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Co to są siły zła? Powinien być mądrzejszy. Jakieś nowiny? Nie, niestety nie. Sytuacja jest nadal niezmiernie poważna. Czego możesz mnie nauczyć? Oczywiście nie. Kto ci to powiedział? Co to jest konsekracja miecza? Jest to jeden z najświętszych rytuałów paladynów. Podczas tej ceremonii święta moc Inosa przepływa przez miecz paladyna, obdarzając go niewiarygodną mocą. Wyświęcony w ten sposób miecz towarzyszyć będzie paladynowi do końca jego dni jako najcenniejszy skarb. To przecież tylko pogłoski. Co przez to rozumiesz? Kiedy Inos opuszczał ten świat, zostawił ludziom cząstkę swojej boskiej mocy. Tylko nieliczni śmiertelnicy zostali obdarzeni przywilejem jej używania, na chwałę Inosa i zgodnie z jego wolą. A co konkretnie chcesz mi przybliżyć? Mogę ci wskazać ścieżkę Inosa. Mogę sprawić, że nią podążysz. Naprawdę myślisz? Może. Jesteś tu za... On myśli, że to takie łatwe. Chciałbym konsekrować mój miecz. Jeśli jesteś zdecydowany, najpierw znajdź sobie magiczne ostrze. Udaj się z nim do kaplicy i zmów modlitwę, podczas której poprosisz Inosa o łaskę i wsparcie w bitwie przeciw siłom zła. Powinieneś również złożyć odpowiednią ofiarę. No jak zawsze, no przez Afrikę nic nie ma. Błogosławieństwa, twój miecz... Nigdy mi nie przyszło do głowy. Widzi, słyszy się to i owo. Czekajcie, ja chcę się dostać przede wszystkim do biblioteki, bo mi to właśnie o to chodzi, żeby się dostać do tej biblioteki śmiesznej. Powinien był wiedzieć. Zrobić sobie tą runę. Wiem już, gdzie szukać dworu Irdorat. Świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem by wypełnić zadanie, potrzebujesz teraz statku i załogi. Pamiętaj tylko, że do walki z władcą Irdorat musisz się odpowiednio przygotować. Domyślam się. Skąd wezmę odpowiednią załogę? Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zastanów się, którzy z nich mogliby ci pomóc na wyspie. Przyda ci się też jakiś mag, ale niestety nie mogę w tej chwili poświęcić żadnego z braci. Musisz poszukać jakiegoś maga poza murami klasztoru.
Opowiedz mi o łzach Inosa. Łzy Inosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce, którą Inos stoczył z Beliarem na początku świata. Ach tak. Zaczynam wątpić, czy w pełni zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji. Nie pokonasz nieprzyjaciela historyjką dla dzieci. Dobra. Jest coś jeszcze. Wróg zbezcześcił kilka przydrożnych kapliczek Inosa. Straciły swą magiczną moc. Rozumiem. I co w związku z tym? Twoim zadaniem będzie oczyścić je, zanim problem stanie się naprawdę poważny. Weź tę wodę święconą i wlej do każdej z kapliczek po kilka kropli. Dzięki świętym słowom oczyszczenia, kapliczki powinny odzyskać swą dawną moc. Oto twoja mapa. Te z kapliczek, które wymagają oczyszczenia, są na niej odpowiednio zaznaczone. Teraz idź i bierz się do pracy. Dobra, idź i bierz się do pracy. Jeszcze mam płynę wam zadanie wykonać. Taki ciur, zbezczeszczone kapliczki. Spierdziulaj, dziadu! Nie ma takiego bicia, ojcie, gdzieś tu powinno być. O, klucz, nie proszę bardzo. Tak jakbym nie miał wystarczająco. No. Dajcie, sam chce mi pomóc. Stworzyłem runę, dobra. Tajemnica biblioteki. I to jest to! To wszystko zadziała. A proszę, pancerz Paladyna. I tu kasa. Na bogato. Na bogato. No właśnie, udało nam się to zebrać. A, widzicie. Dobra, dobra, okej, okay, git. Teraz to mamy. Ja bym chciał zacząć ten pancerz. Jaki to jest pancerz przede wszystkim? To byłoby strasznie mnie ogólnie ciekawi, no nie? Patrzcie! 500 przed bronią, 150 przed bronią, 150 przed strzałami. Ja pierniczę, ale jaja. A, po drugiej stronie to było, widzicie? No proszę. No dobra, no i mamy świetną zbroję. No mamy zbroję, wręcz bym powiedział, że kocurowatą. Do klasztoru, tak? Magiczny miecz by mi się przydał. Magiczny miecz i te łzy Innosa się jeszcze pokonali. Trzeba uważać na to, co się mówi. To się nigdy nie zmieni. To przecież tylko pogłoski. Innos karze sprawiedliwie. To przecież oczywiste. Jeszcze zapytam gości, gdzie mogę zdobyć ten miecz magiczny. Nie mam czasu na takie rzeczy. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Gdzie mogę zdobyć magiczne ostrze? Tak, spróbuj u kowala Harada. Dopóki paladyni przebywają na wyspach, to on zaopatruje ich w broń. Tylko Inos wie, co jest dobre, a co złe. Powinien być mądrzejszy. Nie mów, jaką nie ofiarę? Biorąc pod uwagę, jak ogromny dar dostajesz w momencie wyświęcenia, suma 5000 złotych monet nie wydaje się zbyt wygórowaną ceną. Oczywiście możesz dać więcej. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nigdy by mi nie przyszło do głowy. Tego jest więcej, wiesz? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Widzi i słyszy się to i owo. To przecież tylko pogłoski.
No dobra, ja się zapytam jeszcze jedną rzecz. Znalazłem tę miksturę. To niemożliwe! Nie wierzę! Coś nie tak? Jeśli to są w istocie łzy i nosa, to... Śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy i nosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń przeciw nieprzyjacielowi. Jak to broń? Legenda głosi, że dzięki łzom wojownicy i nosa mogli dokonywać nadludzkich wręcz czynów. Zdawali się niewrażliwi na zmęczenie i mieli siłę dwóch niedźwiedzi. Najwspanialszych czynów dawnych dni dokonywano właśnie dzięki łzom. Rozumiem. Ale łzy i nosa mogą też nieść cierpienie i śmierć. Tylko członkowie naszego zakonu mogą ich skosztować. Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. Więc czym są tak naprawdę te łzy Inosa? Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. Zaczął łkać, a jego łzy spadły do naszego świata. Było ich wiele, gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe 13 lat. Przejdźmy do rzeczy. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Inosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia. Łzy dały im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu. A odkąd po raz ostatni widziano łzy, minęło z górą 250 lat. Dobra, w takim wypadku musimy udać się do Harada. I zakupić sobie miecz, właśnie. Miecz, który zastąpiłby nasz... Tutaj byśmy ciekawe, czy konsekrację byśmy przeprowadzili właśnie tymi łzami, czy byłby dużo mocniejszy. To byłoby właśnie ciekawe. Jestem bardzo ciekawy tego całego tego zamieszania. Więc ja się dowiem nawet zaraz. Hej, ty! Powiedz mi coś więcej o mieczach z magicznej rudy. Tworzenie magicznego ostrza to bardzo złożony i kosztowny proces. Łatwo jednak władać takim mieczem, a poza tym jest on praktycznie niezniszczalny. To dobre ostrze, ale swoją prawdziwą moc ujawnia dopiero w rękach paladyna. Miecz paladyna zostaje poświęcony przez Inosa. Dzięki temu magiczne ostrze staje się zaklętą bronią, która zadaje straszliwe rany. Chcę kupić miecz z magicznej rudy. Powinniście się cieszyć, że możecie dzierżyć tak doskonałe miecze. Na mocy dekretu Lorda Hagena mogę ci sprzedać tylko jedną magiczną broń. Co mogę ci zaproponować? Mówią to i owo. Dwuręczny, no. Wezmę miecz dwuręczny. Dbaj o swoją nową broń. Jest warta majątek. No dobra, w tym wypadku chodźmy jeszcze. Było dokładnie tak, jak mówisz. Do klasztoru. Nie mówię ci przecież nic nowego. Bank. I pozbroję się po sekonsek. No. Zrobimy konsekrację z tymi łzami. Ciekawe, ile będzie miał w tym mocy to. Wszystko jest możliwe. Na Inosa, bracie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o konsekracji miecza, porozmawiaj z Mardukiem.
Skonsekrowałem ją zamim i nosa. Święty Kat, proszę bardzo, mamy ten miecz. On ma, zobaczcie, 160 ataku, gdzie ten Beliar ma dużo mniej. I to jest już kocurowata broń. Dziękuję, tak właśnie to wyszło nam. Jestem z tego dumny niezmiernie, wręcz bym powiedział, niezmiernie. Trzymam się od tego. Nie wiem, o której zacząłem nagrywać. No, chyba o 12, ale no mniejsza z tych. Znaczy, zaraz będę wiedział, o której zacząłem nagrywać. Sam tak mówiłem. No, czyli mamy jeszcze czas. Dobrze, w takim wypadku przenieśmy się do miasta portowego. Tak, na szybkości. Musimy poszukać sobie statku. I jak poszukać statku? Z Laresem trzeba pogadać. O, to jest dobry dobra myśl. Hej. Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca smoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie. Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś... Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność? Wiedziałem. Wszyscy Dobra, to mamy. I teraz przede wszystkim kolejne rzeczy, które musimy wykonać. Pójdę do Lorda Hagena. Ale to potem. I udać się... Zaraz mu pokażę, gdzie. Świetna strzałka na razie nam to nie jest potrzebne. Xardas... I na przełęczy w górniczej dolinie, tak. Dobra. A, dobra. Nie do tej przełęczy. O, Klinis. No, tak to mniej więcej wygląda. Tak on tutaj spadł. No, dosyć na nieźle padł. Mierzę się ciężej, a to proszę. Teraz naprawdę zrobiliśmy się mocni, jeśli chodzi o z tym mieczem. Nie tylko dzięki temu mieczowi, ale też głównie dzięki temu. Temu co. O, jest i Kor Angar, no właśnie. Jego chcę na pewno zabrać. Bardzo go lubię. Ogólnie. Hey. Jak leci? Nie najgorzej. Chociaż ciągle mam ten przeklęty ból głowy. Odkąd opuściłem górniczą dolinę, czuję się jednak dużo lepiej. Zostanę tutaj. Gdybyś mnie potrzebował, będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. Zamierzam opuścić Korinis. Nie chcesz się do mnie przyłączyć? Im dalej od górniczej doliny, tym lepiej. Kiedy ruszamy? Idź na przystań. Tam się spotkamy. W porządku, rusz. Czy Pardo zwrócił? Tak, teraz odpoczywa w domu. Dzięki za wszystko. Nie ma sprawy. Czekaj, chciałbym ci się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam jak. Nie ma sprawy. Co myślisz o... Dobra, dobra. Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli...